O, cześć. Fajnie, że dołączyliście. Zastanawiacie się pewnie, co robię w lesie. A no, szukam tutaj producentów smartfonów, moi drodzy. No gdzieś tu, kurczę, muszą być. Po tym, jak Huawei pokazał swojego najnowszego P30 Pro. Mnóstwo nowych opcji. Sporo rzeczy, których nie ma w specyfikacji, którą poznaliście zapewne jeszcze przed premierą. Bo była dostępna. Ja miałem okazję pobawić się najnowszym P30 Pro w Sztokholmie na prebriefingu, troszeczkę jeszcze przed premierą paryską. W tej chwili już właściwie wszystko wiadomo. Ale zapraszam was na relację. Pokażę Wam go z bliska. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No to co, jazda do Sztokholmu? Nie pokażę Wam co prawda miasta, ale smartfona postaram się. Zapraszam. No dobra, trochę nakłamałem. Macie tu dwa kadry na krzyż ze słynnymi sztokholmskimi kaczkami i zamkiem królewskim w tle. Zamek jest surowy i brzydki, ale przy takim metrażu to ja bym naprawdę nie narzekał. Na białym pudełku P30 Pro Huawei chwali się przede wszystkim wykorzystaniem po raz kolejny obiektywów firmy Leica. Ale również potwórnym tylnym aparatem. Zapewne już wiecie, że, ale dla porządku wspomnę, że czwarte oczko w zestawie, kamerka Time of Light jest odpowiedzialne za mapowanie 3D i pozwoli na zabawę w skanowanie obiektów 3D, ale wspomaga również prawdopodobnie robienie zdjęć w bardzo złych warunkach oświetleniowych, choć to mo może nie będę uprzedzał faktów. Jeśli zerkniemy na frontową część P30 Pro, łatwo dostrzeżemy kropelkowy nocz. A to postęp zarówno w odniesieniu do poprzednika, jak i do Mate'a 20 Pro, gdzie noc był bardzo szeroki. Natomiast wzorem w Mate'a 20 Pro Huawei zdecydował się na zaokrąglenie brzegów wyświetlacza, które świetnie wygląda, ale tak naprawdę nie ma praktycznych zastosowań. Sam wyświetlacz to oczywiście matryca OLED o przekątnej 6,47 cala, pracująca w rozdzielczości 1080x2340 pikseli. Ramka wokół wyświetlacza jest niezwykle cieniutka, nieco szersza na dole, a w pokrywa wyświetlacza łatwo łapie odciski palców, ale równie łatwo daje się je wyczyścić. W zestawie znajdziecie to, co oczywiste, czyli ładowarkę i przewód USB. Trochę mniej oczywiste są słuchawki firmowe producenta, przy czym z tą ładowarką to nie jest taka prosta sprawa. Zerknijcie na moc prądu ładowania. Na 40W to potęga, i ładowanie będzie błyskawiczne, podobnie jak w obecnym na rynku Mate 20 Pro. To chyba dobre miejsce, żeby wspomnieć, że dostępne jest także 15-watowe ładowanie bezprzewodowe, jak również bezprzewodowe ładowanie akcesoriów ze smartfona, które producent nazywa Wireless Reverse Charging. Wyświetlacz jest olśniewający, a bryła smartfona jest utrzymana w stylistyce podobnej nieco i do poprzednika, i do Mate 20 Pro. Z prawej strony znajdziemy charakterystyczny włącznik z czerwonym motywem, no i oczywiście regulację głośności. Obudowa sprawia wrażenie znacznie cieńszej niż jest w rzeczywistości to chyba głównie dzięki temu, że zarówno powierzchnia tylnego panelu, jak i wyświetlacza jest zawinięta. Na dole znajdziemy szufladkę na kartę pamięci i karty SIM, bo w, jak w poprzednich modelach mamy tutaj zarówno wersję single, jak i dual SIM, do Polski trafi wersja dual SIM. Mamy tam również mikrofon, gniazdo USB-C i zewnętrzny głośnik. Na górze z kolei znajdziemy głośniczek do rozmów i widoczne jest oczywiście, jak przyjrzycie się uważnie, oczko czujnika podczerwieni. Czego brakuje? No, nie ma oczywiście gniazda audio jack, którego Huawei konsekwentnie nie montował również w modelach Mate 20 Pro i P20 Pro. Trochę szkoda. To, co najciekawsze i najistotniejsze, kryje się z tyłu. Cztery aparaty i mnóstwo danych, które ich dotyczą. Skupcie się, chociaż ja spróbuję później wyświetlić planszę z pełnymi danymi. Główny aparat z matrycą IMX 650 Sony, 40 megapikselowa matryca. Bardzo jasny szeroki obiektyw z przysłoną o wartości 1.6. Drugie oczko to jest ultra szerokokątny obiektyw o wartości przysłony 2.2 z matrycą 20 megapikseli. Do tego macie trzecie oczko. Tam nie widać tak naprawdę obiektywu i jest tam pryzmat. Jest skonstruowany na zasadzie peryskopu. Obiektyw jest w środku. Jest to obiektyw tele z jasnością troszeczkę małą, bo 3 i 4, ale w przypadku obiektywu tele jeszcze w, te, w tego typu konstrukcji nie jest to nic dziwnego. Matryca ma 8 megapikseli. To właśnie temu ostatniemu aparatowi jest możliwość rekordowe bezstratne pięciokrotne powiększenie. No a do tego 10-krotne hybrydowe. Czwarty aparat, ten taki malutki pod diodą LED, służy głównie jako czujnik to kamerka Time of Flight mapuje, mapuje otoczenie ustalając odległość od fotografowanych i filmowanych powierzchni. Umożliwi wam skanowanie obiektów 3D i wspomoże robienie zdjęć w ciemnościach. Nie mogło oczywiście zabraknąć ani optycznej stabilizacji obrazu, ani rzeczy tak banalnej jak doświetlająca dioda LED. Ze szczegółów technicznych warto jeszcze wspomnieć o matrycy z pikselami w układzie Red, Yellow, Yellow Blue, która ma przechwytywać więcej światła i są na jakimś kosmicznym zupełnie poziomie. 102 400 i o zdjęciach makro, robionych z odległości 2,5 cm od obiektu. Powinno być fajnie. Jest oczywiście możliwość skorzystania z długiej ekspozycji, czy też specjalny tryb rejestrujący płynącą wodę. Przy zapisie wideo wykorzystywana jest zarówno optyczna, jak i cyfrowa stabilizacja obrazu. Domyślnie zdjęcia robione są w rozdzielczości 10 megapikseli, bo oprogramowanie aparatu łącząc cztery sąsiednie piksele uzyskuje lepszą jakość obrazu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić zdjęcia również w pełnej 40-megapikselowej rozdzielczości. No wtedy trzeba się jednak liczyć z tym, że zdjęcia tele nie będą dostępne, dopóki nie wrócimy do natywnych 10-megapikseli. Przedni aparat umieszczony w kropelkowym noczu ma matrycę 32-megapiksele, elektroniczną stabilizację obrazu i przysłonę 2.0. No i teraz zaczynają się rzeczy, których nie znajdziecie tak do końca w specyfikacji. Nie bardzo miałem niestety pomysł na pokazanie jednej z nich. Pierwsza opcja, która zrywa czapki z głów to 50-krotne powiększenie cyfrowe. Nie zrobicie dzięki niemu doskonałych jakościowo zdjęć, ale doskonale nadaje się na przykład jako podręczna lornetka, którą zawsze macie przy sobie. Powiększenie jest po prostu imponujące, zresztą zobaczcie sami na filmie. Druga bardzo fajna i niesamowita jeżeli chodzi o efekty opcja, to zdjęcia robione w zupełnych ciemnościach. Znaczy w niemal zupełnych ciemnościach, bo organizator przygotował nam ciemny pokój, gdzie jedynym źródłem światła była makieta na stole na środku pokoju z podświetlona malutkimi diodkami LED i jedna dioda LED przy drzwiach, żebyśmy się nie pozabijali, żeby było wiadomo, którędy się wychodzi z pokoju. Myśmy nie wiedzieli nic. Nie widzieliśmy własnych twarzy, nie widzieliśmy obiektów, które są w pokoju. Fotografowaliśmy kwiatki. a tam żadnych kwiatków nie widziałem, dopóki nie zrobiłem zdjęcia. Bo okazało się, że P30 Pro widzi zarówno nasze twarze i pozwala na zrobienie autoportretu, jak i obiekty znajdujące się w pokoju. Było to dosyć niesamowite. Żaden smartfon w tej chwili na rynku nie potrafi zrobić czegoś takiego. Nie miałem niestety pomysłu na to, jak Wam to pokazać. Jeżeli macie jakiś pomysł, to rzućcie w komentarzach, dlatego że w końcu będę testował tego smartfona, w związku z tym może mi się jakoś uda. A w tej chwili musicie mi uwierzyć na słowo. Pokażę Wam oczywiście zdjęcia, zdjęcia będę miał po premierze, w tej chwili jestem jeszcze przed premierą. I wtedy Wam pokażę zdjęcia, no i cóż, no nadal będziecie mi musieli wierzyć na słowo, że były robione w niemal zupełnych ciemnościach i że nie widziałem fotografowanego obiektu. Z tą opcją, z tymi zdjęciami w ciemnościach łączy się jedna rzecz, która jest poniekąd słabością obiektywu tele. Mianowicie zdjęcia w ciemnościach udaje się robić bez powiększenia. Przy powiększeniu 5-10-krotnym smartfon zaczyna mieć problemy z ostrzeniem i nie jest to nic dziwnego, dlatego że ten obiektyw tele jest obiektywem dosyć ciemnym. W związku z tym musicie pamiętać, że zdjęcia tele, głównie na powietrzu, może wieczorem uda się zrobić yy, z powiększeniem. Natomiast w zupełnych ciemnościach raczej nie może rozwiąże to w kolejna aktualizacja softu. Może spróbuję jakoś wyciągnąć to powiększenie przy przełączaniu właśnie na tryby, tryby te powiększenia bezstratnego, pięciokrotnego i dziesięciokrotnego hybrydowego. Zobaczymy, czy coś zrobią, czy nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o zdjęcia w ciemnościach, no co, rządzą, no. Rzadko zdarza się, żebyśmy robili zdjęcia w zupełnych ciemnościach, ale jeśli w takich warunkach P30 Pro jest w stanie robić poprawne zdjęcia, no to w nieco lepszych możemy się spodziewać fotek bardzo dobrych. Podczas prezentacji pokazano nam nocne fotki, które wyglądały jak zrobione podczas dnia. Nie wiem, czy chławej nie przedobrzył, no bo kto uwierzy, że robiłem zdjęcie nocne, gdy wygląda jak robione w doskonałych warunkach oświetleniowych. Jak widzicie są dwa kolory, ale dojdzie u nas jeszcze przynajmniej jeden. Na zdjęciach jest ten, który u nas będzie nazywał się Opal, a do tego no oczywiście klasyczny czarny. Łącznie smartfon pojawi się w czterech wersjach barwnych a egzotycznych nazwach Pearl White, Crystal Black, Ember Sunrise i Aurora. No i co? Nie jest tutaj tak najgorzej. Nawet jeżeli ci inni producenci gdzieś tutaj są, to może jakoś sobie fajnie egzystują. Ptaszki śpiewają. Huawei pokazał po raz kolejny flagowca, który pobił wszystkie inne. Znowu to Huawei'a będzie trzeba gonić. Znowu okazało się, że są rzeczywiście liderem na rynku, jeżeli chodzi o wprowadzane do sprzedaży innowacje. Macie zdjęcia, które możecie robić w zupełnych ciemnościach. Macie 50-krotny zoom cyfrowy, który może zupełnie spokojnie służyć, tak jak kolornetka. Tutaj by mi się przydał, bo jeszcze go nie mam. Wiecie, przydałby się, żeby pooglądać. No cóż, ptactwo różnorakie. W każdym razie pozamiatali. No pozamiatali, no nic nie poradzimy na to. Dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam Was na przyszłe materiały, na recenzję, która pojawi się nie tak szybko, bo podejrzewam co najmniej za 3 tygodnie. No i mam nadzieję, że odkryjemy razem pozostałe rzeczy, które są oferowane przez najnowszego flagowca Huawei. A na razie do zobaczenia. Wpadnijcie tutaj czasem, naprawdę warto.